Przychodząc na Lubelszczyznę, nie spodziewałem się, że jest to takie piękne miejsce jak Pojezierze Łęczyńsko-Wodawskie. Pochodzę z Warmii i Mazur, które słynie z pięknych jezior, jednak Lubelszczyzna również ma czym się pochwalić. Te jeziora podobają mi się, ponieważ pięknie położone są wśród lasów. Woda w nich jest naprawdę bardzo czysta. Do tego dochodzą piaszczyste plaże. Jeziora, które mi się najbardziej podobają, to Piaseczno i Roguźno. Można tam się kąpać, popływać na kajakach oraz rowerem wodnym. Kazimierz Dolny to urocze miasteczko położone nad Wisłą. Bliskość rzeki sprawia, iż funkcjonuje także druga nazwa Kazimierz nad Wisłą. Miasteczko co weekend ściąga do siebie rzesze turystów, celebrytów, artystów, którzy chętnie spędzają czas w tym mieście. Warto pamiętać, że nad Starym Miastem wznosi się Góra Trzech Krzyży. Wzgórze zapewnia najlepszą panoramę i widok, który jest naprawdę doskonały i zapierający dech w piersiach. Będąc w tym mieście, po prostu trzeba, jest to obowiązkowo, aby spojrzeć na panoramę Kazimierza z nieco innej perspektywy. Jak już zgłodniejecie, warto się zatrzymać na chwilę w którejś z restauracji, które zlokalizowane są na rynku i zjeść posiłki w doskonałym kazimierskim klimacie. Byłem w Kazimierzu już kilka razy i na pewno jeszcze wrócę do tego pięknego miasteczka. Roztoczy zwane jest też Polską Toskanią. Znajduje się tam wiele lasów, jezior, są spływy kajakowe. Jest to najbardziej nasłoneczony teren w Polsce. Na Roztoczu znajduje się Roztoczański Park Narodowy. Są tu malownicze wsie i miasteczka z bardzo ciekawą historią. Odbywają się spływy kajakowe po różnych rzekach, takich jak Wieprz, Tanew. Jest to istny raj dla rowerzystów. Bardzo lubię odpoczywać na łonie natury. Roztocze jest idealnym miejscem do tego. Można tam odpocząć zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Dla mnie jest to absolutnie petarda. Tuż obok tej ścieżki znajduje się Poleski Park Narodowy. Również warto tam zajechać i skorzystać z przepięknej natury. Symbolem tego parku jest żuraw, ponieważ można tam zobaczyć bardzo dużo tego gatunku. Największą atrakcją tych terenów jest spacer po jednym z wielu specjalnie przygotowanych do tego ścieżek. Dla tych, którzy wolą wyprawy rowerowe, park oferuje również dużo ciekawych tras. Większość z nich to wyprawy przez las w obecności natury i w pięknym klimacie.